ciebie pretensji. Ja nie rozumiem twojej mowy, ale mamy tu tłumacza. Tak, chyba zaszło nieporozumienie. Mówię tylko po delfińsku. Chyba sobie żartujesz. Czy ktoś tutaj mówi po wydrzemu? Ktokolwiek? Wiemy, że ty potrafisz. Szukamy kogoś, kto cię zrozumie. Bo widzisz, ja nie mówię po wydrzemu, a ty nie mówisz po ludzku. Więc potrzebny jest ktoś, kto mówi w dwóch tych językach, by tłumaczyć ludzki na wydrzy. A potem to, co mówisz po wydrzemu, na ludzki w celu lepszej komunikacji. O. Ja biorę górę, a ty dół. Wędrosiąg! O, nie mogę jej walnąć, jest taka słodka. Tatika wydra nie daje nam spać, to miasto jak nic. Rozni się też pyłek za to. I jak tu się bać? Nie umiem walczyć, bo widząc ją opadam z sił. Niszczy wszystko po drodze, nie patrzy wstecz. Przecież billboard nie po to jest, by go jeść. Ja pokonać ją mam, gdy się patrzy tak chcesz. To ją walczaj sam, ja poczekam przez grach. Choć wyszła z morza, by strach nie lecisz. Miasto to spotkam, nic nie zrobię jej. To jest na to za słodka. Uwierzcie mi, że na to za słodka. I o tym całe miasto wie. Na to za słodka. Jak mam oprzeć się jej. Zaczyna się! Greta! Greta! Proszę mi, Greta, tu! Możesz mi trochę pomóc! Jestem zajęta! Ta wydra tłucze jakiegoś pseudorobota! Nie, to ja! Ja jestem tym pseudorobotogościem! Czekaj, czemu jesteś robotem? Nie, to tylko moja zbroja! O tak, to logiczne. Pomożesz wreszcie, proszę! Nie wiem, jest taka słodka! Jak można walczyć z czymś, czego widok sprawia, że mówisz o? To tylko widok! Już wiem! Greta, pamiętasz Anglię, ale ze smokami? Nie mamy tu smoka, Kevin. Nie, mamy coś lepszego. Gobelin! Słaby punkt słodkiej wydry. Dobra, ale co my z nią teraz zrobimy? Daj mi chwilę. Chyba rozumiem, co ona mówi. Mówisz po wydrzemu? Wydry są lingwistycznie powiązane z chomikami. Też wywodzą się od morsów. To chyba brzmi jak ja chcę do mamy. Albo poleje się krew. Już wiem, gdzie ją zabrać. Właściwie to dobrze, że odchodzi. Tak, zniszczyła mój dom. A więc o co chodzi z tym? Próbowałem zostać bohaterem. Bohaterem w zbroi. Och, Kevin. Oh. To jest cięższe niż myślałam. Co ty nie powiesz? Nawet bez supermocy jesteś moim bohaterem. O, Greta. I nawet jeśli nie dźwigasz ciężarów, nie latasz i w ogóle nic nie umiesz bez... Okej, skumałem, dzięki. Kocham cię, złomo roboto ktośiu. Nie tak się nazywam! Czyli skończyłeś z obdarowywaniem się supermocami? Może rzeczywiście straciłem kontrolę, ale wiesz, co wciąż jest opcją? Mogę znaleźć kosmitów i poprosić ich o moce. W tym momencie odchodzę. Gdyby tak metodą triangulacji zmierzyć wszystkie obserwacje UFO sprzed kilku miesięcy, ja nie żartuję!